Po obejrzeniu tego filmu pomyślałem jedno. Polskie Django. I niech to wystarczy za rekomendację. Kos odkrywa dla polskiego kina historycznego na nowo nie tylko postać Tadeusza Kościuszki, ale również bohatera zbiorowego. Chłopstwo końca XVIII wieku. Efektownie i efektywnie w filmie Pawła Maślony mówią te grupy społeczne, które do tej pory tego głosu były pozbawiane. Laureat Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni udowadnia, że historia nie musi być nudna.